Cześć, nazywam się Damian Glinka i zapraszam was na program Strip Talk z gwiazdami. Dziś mam przyjemność gościć kobietę niezniszczalną. Przed wami najpopularniejsza polska influencerka Karolina Derpieński. Cześć. Cześć, zapomniałeś o czymś powiedzieć. O czym? Ikona polskiej Karolina Derpieński. Ikona tak, przed Wami ikona. Caroline, jesteś u mnie w studiu po raz pierwszy, dlatego mam dla Ciebie bardzo ważną informację. Przed nami jest tak zwany przycisk bezpieczeństwa. W momencie, kiedy któreś pytanie będziesz chciała zostawić bez odpowiedzi, wyciągasz rękę, przyciskasz, a my idziemy dalej. Sprawdź, czy działa? Oj, ciężko to się naciska, więc chyba wszystkie pytania nie będą bez odpowiedzi. Nie, no wszystko działa tak, jak działa? należy. Możemy okay. zaczynać. Moja droga, na samym początku naszej rozmowy chciałbym potwierdzić albo zdementować informacje z internetu. W sieci przeczytałem, że urodziłaś się 28 września 2000 roku. Prawda czy fałsz? 2001. Czyli masz 21 Jeden. lat. Mhm. Ale 28 września? Tak. Czyli za, nieca, za ponad dwa miesiące twoje urodziny, jak idą przygotowania? Będzie imprezka? Jak to będzie wyglądało? Hmm, na pewno będę spędzać urodziny w Miami z moim partnerem Jackiem i pieskiem. Także niestety w Polsce nie będzie jak, wiesz, celebrować po polsku, tylko w amerykańskim stylu na moim Instagramie. Ale jeszcze, wiesz, nie, nie skupiłam się nad tym, co będę robić. Dobra, możliwe, że nie zobaczymy się do Twoich urodzin, dlatego przygotowałem dla Ciebie Oj. drobny, skromny prezent. Moja droga, proszę bardzo, już teraz wszystkiego o, okay. najlepszego z okazji urodzin. Dziękuję. Proszę, to skromne, wiem, że skromne, ale liczy się gest. Wszyscy tego. najlepszego. Mój partner będzie zazdrosny, bo wiesz, jesteś pierwszym mężczyzną, który składa mi życzenia urodzinowe. W Polsce wiesz, on to zrobi w Stanach, więc ja po prostu <gry> jestem jako pierwszy w Polsce. On będzie pierwszy w Stanach i Róża, jakoś dziękuję. tam się podzielimy. Jakie prezenty w ogóle lubisz? Yy, drogie. Czyli liczy się wartość. Nie pomysł, tylko wartość tego prezentu. Tak, bo na przykład, jeżeli dostajesz yy, po prostu. Yy, Bułkę, nie wiem, coś do jedzenia tak za 10 zł ze sklepu, a jak ktoś na przykład pracuje parę miesięcy na, nie wiem, kolczyki czy cokolwiek droższego, to wkłada większy taki, jak to powiedzieć, zaangażowanie w ten prezent i okazuje większy szacunek, moim zdaniem. A jaki najfajniejszy prezent dostałeś w dzieciństwie? W dzieciństwie a, jedynie dostawałam jakieś, wiesz, lalki najtańsze e, a, i zbierałam parę miesięcy na przykład, żeby kupić jedną, jakąś taką bardziej ekskluzywną, czyli Barbie. A jak w ogóle wspominasz swoje dzieciństwo? Porozmawiajmy w ogóle o, o Twoim początku na Ziemi, bo wszyscy skupiamy się na Twoim aktualnym, bardzo takim wystawnym życiu, mhm. ale zerknijmy, co się działo wtedy. Jak to wszystko wyglądało? Jak wspominasz swoje dzieciństwo? No, ja tutaj tak pozytywnie, śmiechy, żarty, ale no rzeczywiście jeszcze nie odkryłam swoich wszystkich kart. A jeżeli chodzi o dzieciństwo, to mam strasznie taką, wiesz, ciemną stronę. Więc co chciałbyś wiedzieć? No, ogólnie, jakbyś podsumowała to dzieciństwo? Było szczęśliwe, smutne, pełne łez? Jak ono wyglądało? Tak w dwóch zdaniach? No, więc przede wszystkim moje dzieciństwo jest złożone na dwa etapy w życiu. Pierwszy etap, czyli kiedy się urodziłam w Nowym Jorku, moi rodzice byli razem, próbowali się dogadać, pomimo tego, że mój ojciec już w dniu ślubu zdradził moją mamę, to moja mama to wybaczyła dla dobra dziecka i też wiesz bardzo go szczerze kochała. ale on po prostu nie jest wierną osobą. tak może mu pieniądze trochę zawróciły w głowie, może po prostu stany, nie wiem, a może taki się urodził po prostu, ale dosedna aktualnie teraz ma nową żonę, a my, jak byłam w wieku wiesz parę latek, Musiałyśmy wracać do Polski, ponieważ moja mama jest z Białego Stoku, jest Polką. Też wiesz, sama z dzieckiem by sobie nie porodziła, nawet jakby na własną rękę została w Stanach. No i babcia mnie wychowywała w większości, wiesz, w Białym Stoku i wiesz, babcia emerytura. Mama pracowała przez w sumie całe życie na Uniwersytecie w Warszawie i w też w Białym Stoku, jest doktorem nauk humanistycznych, ale to w ogóle nie przekłada się, jakby na wiesz, stosunki rodzinne, bo była do mnie wręcz potworem. O tym, że Twoja mama była dla ciebie potworem, jeszcze porozmawiajmy, ale chodźmy do tej pierwszej części Twojego dzieciństwa. Czyli rozumiem, że Twój tata jeszcze raz zdradził Twoją mamę, po prostu stwierdziła, że ona tak nie może żyć, zapakowała Cię i wróciłyście do Polski. Jak wygląda teraz Twoja relacja z Tatą? Mieliśmy kontakt, tylko że problem polega w tym, że jego obecna żona em, po Ukrainka, już tutaj będę szczera, strasznie go omotała. Po prostu wszystkie pieniądze wydziera dla siebie, że on nawet nie może mi kupić prezentu na urodziny. Przezywa go od małpunów, czyli od małp po polsku, bije go i zrobiła z niego nie, że ma mi synka, tylko takiego, jak to powiedzieć? O co dobicia. O co trochę. No. A dlaczego on na to się zgadza? Jak myślisz? Bo on potrzebował w życiu przeciwieństwa mojej mamy, czyli nie takiej miłej kotki, która przytakuje na wszystko, tylko po prostu zołzy, wiesz? On Dla... dominy potrzebuje, tak, żeby tak. ktoś go zdominował. Kurde, może i... tam w łóżku wiesz, go pejczem bije. I do parteru, żeby, żeby to ona nad nim panowała. Czyli rozumiem, że poniekąd ona nie pozwala na wasze kontakty. Tak, tak. To jest jedyna osoba, która nie pozwala. I wiesz, on tam mu dzwonił, kupował różne numery telefonów i tak dalej, ale potem ona wszy o wszystkim się wiesz, jakoś dowiadywała. Nie wiem, może podczas stosunku on jakoś wiesz. A jaki masz Kurczę. stosunek do tego, że twój tata nie dawał kasy na twoje wychowanie? Wiesz, co ja go nie lubiłam. Totalnie jakby stwierdziłam, że on jest tylko plemnikiem, bo moim zdaniem na przykład w moich oczach rodzice i ojcowie, zwłaszcza, którzy nawet nie są biologiczni, a wychowują wspaniale pociechy, są, wiesz, godni nazwania ojcem, a mój ojciec był dosłownie wręcz bankiem spermy, nie? to teraz wracamy z Nowego Jorku do Białego Stoku porozmawiamy trochę o tym domu który zrobiła ci babcia i mhm. mama jaka atmosfera panowała w waszym Białostockim domu no jeżeli chodzi o atmosferę między mną a babcią bo ona ma swoje mieszkanie mama ma swoje mieszkanie to Czyli mieszkałaś? Z mamą, na dwa, na dwa, tak? Mama to Czy bardziej taka to, weekendowa. To... weekendowa. Czyli rozumiem, że w ciągu tygodnia mieszkałaś babcią. z babcią a weekend z mamą. Tak, Kurde tak. to jak to się <coughs> rozgwałia? Okej, okay, to jak było hmm. u babci, bo tam więcej czasu spędzałaś. Właśnie babcia rozbudowała we mnie to, co rozbudowała szkoła muzyczna, e, czyli właśnie tą wrażliwość i empatię e, dawała mi dużo miłości, przytulenia wszystkiego. Chodziła ze mną za rękę do szkoły muzycznej, baletowej, rozwijałam się artystycznie. E, pomimo tego, że nie mam talentu. Powiedziałaś, jakie cechy wydobyła z ciebie babcia, tak, tak. a jakie cechy wydobyła z ciebie mama? Mama takiego ducha walki o siebie, też um, przeciwstawienia się agresji, walki o lepsze jutro, żeby zrobić wszystko, żeby z mojego życia zrobić bajkę na ziemi. E, też e, taką walkę o siebie, e, że nie mogłam po prostu, nie mogę nikomu już w życiu dać się zgnieść, słamsić, tak, tak. A jakie błędy popełniła twoja mama w wychowaniu? Wszystkie. Ty powiedziałaś, że nie każdy powinien być mamą i chciałabym tak. właśnie o tym porozmawiać. Dlaczego tak powiedziałaś? To dość odważne. Bo... Niektórym kobietom wydaje się, że jak przychodzi dziecko na świat, to od razu to dziecko sprawi, że ich kompleksy, ich niewypały związkowe, ich problemy np. psychiczne, mentalne nagle znikną. Że dziecko będzie friend, tak? A tutaj się okazuje, że dziecko samo potrzebuje, żeby je prowadzić za rękę całe życie, a... Tak nie jest, bo trzeba najpierw być do tego dziecka człowiekiem, żeby z tego człowieka zrobić rzeczywiście wartościową osobę. Zdarzyło się, że Twoja mama cię uderzyła, bo wydaje mi się, że. Kurde, zaraz może jakieś tak, służby że... do niej pójdą. Nie, bo to już się przedawniło. Może być tak, że Ty trochę nie spełniałaś jej oczekiwań. Oj, tak, mówiła, że jestem za gruba. I w tych momentach czasem podnosimy rękę na dziecko. Czy była agresja w Waszym domu raz na jakiś czas? No, agresywn... Agresja unosiła się w powietrzu nonstop, ale czy tak, czy nie, to właśnie nie chcę mówić też z szacunku, to do... a to z szacunku właśnie do, do tego, że już jakby to wszystko jest za mną i ona zasługuje na spokojną emeryturę. Wiem, że z Twoją mamą masz dość taką trudną relację, ale po serii wywiadów rozmawiałyście. Jak przebiegała ta rozmowa? No właśnie, myślałam, że już w miarę ten grunt jest stabilny, bo ja jestem taką osobą, która strasznie szybko wybacza. Nie wybaczę nigdy zdrady w związku, na przykład a fizycznej. Emocjonalną to kurczę, jeszcze może jakoś się dogadamy, ale fizyczną nie. Ale jeżeli chodzi o mamę, no to zawiodła mnie bardzo, bo nasze rozmowy wyglądały tak, że wszystko było w porządku. Okazywała się wspierająca, mówiła bardzo z sensem, a potem nagle kiedy mówiłam. O, już nie jestem pokłócona z moim jackiem, wszystko jest w porządku. To ona nagle jakby uderzała w moje czułe punkty, bo każdy z nas ma jakieś czułe punkty. I ona je doskonale i... zna. Tak, ona je zna, tak. I, I po prostu uderzyła ostatnio w to. I, i ja odbiłam piłeczkę, wiesz? I odbiłam piłeczkę i, i to nic nie dało. Ona jeszcze bardziej próbowała mnie stłamsić. Czyli znowu jesteście pokłócone? Tak. A jak ona chce cię tłamsić? Emocjonalnie. Co ona, e, ona, a co mówi, co mówi? No bo ona myśli, że jestem słabą osobą psychicznie. Jaką, Wiem, ale, ale jak, jak chce przejąć nad tobą kontrolę? M, na przykład jak jakieś y, kobiety próbowały mi dosłownie, ona o tym wie, niektóre też Polki, y, odebrać mi y, mojego dziaka, to y, wiesz, po prostu przypomina takie przykre sytuacje. A jak twoja mama odniosła się do twojego podboju polskiego show biznesu? Pogratulowała ci chociaż, bo jest to wyczyn. Wyczyn? W sensie ja jedynie... W sensie nie, nie wiedziałam, że wywołam aż takie kontrowersje, a potem te kontrowersje, jak widać powoli, przekuwają się w, w pozytywy, bo na początku był to szok dla Polaków i. Też yy. bardzo odbierz od tego pytania, jak mama skomentowała. Nie, nie chcesz yy, powiedzieć, a, to wiesz. OK, drugi raz wykorzystujemy ten. A ile, ile mogę trzy? Gdzieś? Ile tam chcesz? Okay. Ile tam chcesz? To będzie długa rozmowa, więc wiesz, może co chwilę będziesz wyciągała rękę. Moja droga. Dom to jedna część Twojej tragedii z dzieciństwa, a druga część to jest szkoła, no, rówieśnicy i niewspierający nauczyciele. Dlaczego rówieśnicy się na Ciebie uwzięli? No a dlaczego hejterzy się na mnie uwzięli? Bo jestem inna. I jak było widać Twoją inność w dzieciństwie? No, przede wszystkim to, że zawsze się tak wysoko nosiłam, że. Jakby nie byłam zarozumiała, ale byłam dumna z tego na przykład, jak jako jedyna w klasie dostawałam pozytywną ocenę za szybkie napisanie rozprawki albo wygłoszenie improwizowanego wierszu i dzieci widziały, że ja nie mogę z nimi po szkole wychodzić do galerii, nie odrabiać prac domowych, tylko ja mam rygor nałożony ze strony mamy, gdzie ja muszę być najlepsza, tak? Gdzie ciągle jestem niewystarczająca, gdzie ciągle jestem za gruba i ciągle jestem za głupia. Tak, kazała mi kur, no to. Kazała mi czytać codziennie po szkole minimum 4 godziny historię i geografię Po prostu i wszystkie lektury szkolne z polskiego kazała mi na głos czytać. Ona miała taką presję, żebym zawsze była jak najlepsza, tak? I ja byłam najlepsza w moim odczuciu, ale ona sprawiała, że ja i tak czułam się jak dno. A dzieci tylko to potęgowały, nazywały cię kujonką, czy co ci mówiły? Dzieci nie wiedziały w ogóle, jaka jest moja sytuacja w domu, i w ogóle nikt tego nie wiedział. Tylko dosłownie do dzisiaj pięć osób może o tym wie, ty jesteś szósta i teraz cała Polska, ale ja jestem z tego dumna, bo może to, to nie była patologia, to nie był patologiczny dom, bo jednak wiadomo, mama wykształcona, nie przelewało się jednak, ale chodzi mi po prostu o to, że to nie było. Zdrowe środowisko domowe, żeby ukształtować e, kobietę sukcesu. A jak ty dzieci cię tłamsz siły w szkole? Co ci robiły? E, Przede wszystkim mnie popychały po ścianach, biły w toalecie e, i też jakby stosowały taki. taki Taką przemoc emocjonalną, że na przykład dźgały mnie ołówkami po plecach albo między sobą tworzyły grupki i strasznie mnie oczerniały, ale najlepsze jest to godzina wychowawcza. Godzina wychowawcza zawsze powinna w szkole być bardzo taka wspierająca, motywująca wręcz. Powinny być lekcje psychologii, motywacji. A godzina wychowawcza u mnie przez całe gimnazjum i liceum wyglądała tak, że przychodziła dyrektorka i przychodził psycholog szkolny, pedagog szkolny. I, i Cała grupa przez całą godzinę pojedynczą osoby wychodziły na środek i mówiły za co mnie nie lubią. Nie lubię Karoliny, bo krzywo się na mnie popatrzyła. Nie lubię Karoliny, bo dostała szóstkę na polskim. Nie lubię Karoliny, bo ja uważam, że ona się wywyższa, bo ona ubrała to i to i wiesz. I chodzi o to, że po prostu można to zweryfikować, proszę bardzo, było bardzo dużo interwencji policji, było dużo różnych interwencji po Kto prostu. Wzywał policję. Wiesz co, czasami szkoła. Czasami wujek mój, czasami mama wiesz, ja jestem daleka takich po prostu już bardziej radykalnych środków, bo jednak to są dzieci, jeszcze nie są świadome tego, że krzywdzą drugie osoby, ale w pewnym momencie te osoby już były pełnoletnie, tak? I uważam, że już nawet osoba zbliżająca się do tej pełnoletności, która niedługo będzie miała swoje dzieci na przykład, która będzie wiesz, pracować, tak? Albo zajmować poważne stanowiska. Nie wyobrażam sobie, żeby takie osoby dalej chodziły i krzywdziły emocjonalnie innych, tak? A jak ty się czułaś w roli ofiary? Jak ja te wszystkie, zrobić? wiesz, dzieci szły na środek i mówiły dlaczego cię nie lubią? Co ty wiesz co, kurde, czułaś dzięki temu, ja uważam, że wszystko w życiu jest potrzebne i um, i to mnie nauczyło, żeby hamować łzy publicznie, że, um, że dało mi to też taką siłę do walki o siebie, tak? Że ja zawsze na um, atak od razu miałam ripostę, od razu miałam taki jakby odruch bronienia się, żeby pokazać siłę, że nie zniszczycie mnie, bo tylko te dzieci czekały na łzy, na wszystko. I ja wtedy w większości miałam niską frekwencję, bo po prostu wychodziłam. Ja nie mogłam tego znieść psychicznie i zamiast rozpłakać się przy tych wszystkich ludziach, wolałam po prostu iść do babci. Smutna historia, która naprawdę się wydarzyła. No, tak to jest. A co byś chciała powiedzieć tym wszystkim osobom, które wtedy tak cię dręczyły? Wiesz co, ja teraz jestem w siódmym niebie. Ja, 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 ja czuję taką satysfakcję wewnętrzną, bo te osoby chcą być ze mną friends. Mhm. Bo te osoby na przykład, najśmieszniejszy tekst, Powiedz mi, jak odnieść taki sukces? Powiedz mi, jak zarobić tyle pieniędzy? Powiedz mi, jak być tobą i wiesz, i te osoby, nie wiem czy to wyparły, bo wiesz, wiele osób różne rzeczy takie traumatyczne albo agresywne wypiera w swoim mózgu. Czy po prostu są na tyle głupi, że myślą, że ja zaraz im całą receptę sprzedam, nie? A jakbyś mogła teraz im coś powiedzieć, co byś powiedziała? No, że nigdy nie będziecie jak Karolina Derpiński, bo Karolina derpińska, którą chcieliście stłamsić, umarła, i nie macie już kogo tłamsić. Ja przed naszą rozmową rozmawiałem z osobami, które, cię, mhm. które znały Karolinę Derpieńską okay. I Karolina Derpieńska bardzo ciężko pracowała w latach młodości. Czym ty się zajmowałaś, żeby dorobić do budżetu domowego? No to tak jak mówiłam, modelingiem, starałam się mieć sesje zdjęciowe, pokazy mody, jednak, pomimo tego, że w Polsce nie ma aż tak dużo eventów, ja zawsze znajdowałam coś dla siebie. Też hostesa, czyli nie tylko właśnie rozdawanie ulotek opłatków, ale też branie udziału w różnych o matko, nawet jako, jak to się... Jak są, jak, jak, tak, promocyjne na różnych takich... Czyli jogurty e... rozlewałaś, różne takie um, rzeczy. Może nie jogurty, ale na różnych właśnie stanowiskach z rzeczami, wiesz, takie mini bazarki. I ile tam zarabiałaś? 100 zł dziennie. Czyli to na co ci wystarczało? Na kosmetyki, na środki czystości takie, wiesz, jakieś podpaski, mydła pachnące, wiesz, jakie są kobiety. I dzieliłaś się z tym z mamą? Wiesz, co no, jakby ona straciła pracę też w pewnym momencie, więc też załamała się psychicznie i nie miała wielkich potrzeb, bo ugrzęzła na kanapie. To nie jest śmieszne, bo wiesz, jakby depresja to jest choroba, z którą trzeba walczyć i w którą trzeba lecieć też w niektórych Czyli można przypadkach. Czy powiedzieć, medycyną. że trochę ty e, finansowałaś cały dom. No nie. Właśnie chodziło o to, że ja zarabiałam tylko na swoje potrzeby. A okej, okay. czyli to wszystko było dla, dla ciebie. A tak, mama... bo oni nie mieli większych potrzeb, bo wiesz, jakie są babcie w Polsce im wystarczy, żeby było co jeść, kot nakarmiony i, i tyle. A jeżeli chodzi o mamę, to jak wpadła w depresję, to nie potrzebowała kosmetyków, też nie potrafi się malować, nie potrzebowała drogich ubrań ani nic, po prostu została w domu i wydawała jedynie na swoje tam potrzeby książki, jedzenie. A ile miałaś propozycji od bogatych mężczyzn? No właśnie, ani jednej. Bo, byłaś, no bo mama mnie byłaś. trzymała i ja, ja za to dziękuję, matko, uwielbiam się w tym momencie. To jest jedyna rzecz, za, za którą ci i mój partner podziękujemy, bo ona jakby miała, chciała mieć aż tak dużą kontrolę nade mną, że mnie nie wypuszczała z domu, bo moja mama miała obsesję, żebym ja z nikim się nie puściła, że ona, ona uważa, że dziewictwo trzeba zachować dla męża. No, to tyle dobrego. Więc to jest tyle dobrego. Dziękujemy, dziękujemy dziękuję. po prostu twojej Boże, mamie. Ten... To Mów... jest śmieszne, ale prawdziwe. No. Ty podobno marzyłaś tak od 13 roku życia o showbiznesie. Ile jest z tym prawdy? No właśnie to jest trochę podkoloryzowane. Gdyby popularność mnie pociągała, gdy miałam 13 lat, to bym na pewno jakieś głupoty robiła, żeby cały, cały świat o tym się dowiedział, a ja uczciwie się uczyłam, rozwijałam swój Instagram, nie wrzucałam kontrowersji, nie było żadnych gołych, ale nie miałam parcia, nie miałam żadnych wywiadów, nic, gołych zdjęć też w ogóle nie miałam, ja w ogóle nie mam gołych zdjęć, maksymalnie bikini albo bielizna, bo uważam, że na końcu dnia każda kobieta powinna szanować swoje ciało i zostawić dla swojego mężczyzny. Z twojej wczesnej młodości są wyciągane trzy rzeczy, wizyta w domu X, Teledysk Kruszwila Aha. i wybory miss. To po co to zrobiłaś? Żeby się obyć? czy jaki był cel na przykład wizyty w domu X i wystąpienie u Kruszwila? To właśnie może po kolei, jeżeli chodzi o dom X, to dostałam od nich zaproszenie przez Instagrama, więc jako wiesz dzieciak, który wtedy uwielbiał youtuberów oglądać, bo w sumie każdy wtedy w moim wieku coś tam oglądał na internecie i się śmiał. To wiesz, dla mnie to było ciekawe zobaczyć od kulis, tak? Eee, druga rzecz, teledysk Kruszwila, to kolegowałam się z jego koleżanką i ona mnie bardzo przekonała, żeby wziąć w tym udział. A, A to było ja... płatne zlecenie? Yy, tak, ale jakieś śmieszne pieniądze, jakieś 500 zł. A tym X też płatne czy bezpłatne? Bezpłatne. A wybory mi wpisują się w modelek. A ja miałam dużo różnych konkursów, nie tylko jeden, ale żadnego nie wygrałam pierwszego miejsca. Zawsze wygrywały osoby. Yy, poprzez znajomości, które miały coś do zaoferowania organizatorom. I dla mnie to jest nieuczciwe, więc ja jestem bardzo szczęśliwa, że nie wygrałam nigdy żadnego konkursu pierwszego miejsca. Oczywiście miałam tam tytuły komplementarne. Queen, za najczęściej? queen of Bikini na przykład, ale to tytuł komplementarny wydawany przez markę sponsora. Co jeszcze? A Friends? Jak? że koleżeńska byłaś. A, że... Tak jak dziewczyny, wiesz, na siebie nawzajem głosują. Nie lubili mnie, nie lubili mnie. <grystanie> 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 Czyli e, queen bikini. Matko, ja miałam bikini. taką sytuację podczas tego queen bikini, gdzie dosłownie laska zamknęła mnie w pokoju i chciała mi zabrać telefon. Dlaczego? No, żebym ja nie wzięła udziału w konkursie, w ogóle mnie zamknąć i odciąć od świata. Jakie jeszcze były takie e, sytuacje... Które nie przystoją modelkom. Ja mogę całą książkę napisać, po prostu no największą. Jeszcze jedna najgorsza, mm -hmm. zamknięcie w pokoju, i co jeszcze ci zrobili, żebyś nie wygrała? Mm, wiesz, jakieś tam drobne kradzieże, tak, e, ale to już mniejsza. Wiesz, zabieranie butów to jest prawda, nie mit na backstage'u. A Podcinanie pantofla? Panto nie, nie. Wiesz, e, szpilki. A, że... szpilki, Nie, szpilki. nie, nie. Nie, to dzięki, dzięki, <grym> ten, dzięki. Ciężko mi tak teraz, wiesz, przypomnieć sobie, bo ja. Y, nie Niestety, niestety, tak starałam się uleczyć moje wewnętrzne dziecko, że zaczęłam jakby też stosować różne techniki i hipnozy, i też terapii, żeby jak najwięcej traumatycznych rzeczy zapomnieć, bo jak właśnie uleczymy swoje takie skrzywdzone dziecko traumy, to wtedy możemy, tak jak ja to zrobiłam, zacząć nowe życie od zera. Przełomowym momentem w twoim życiu były 18 urodziny i wyprowadzka do Stanów. Stanów. Jakie myśli miałaś w głowie lecąc tam, wiedząc, że już nie wrócisz i będziesz mieszkała tam? Matko święta, ja okłamałam swoją matkę. Mówiłam, że ja idę na paznokcie, a ja już miałam walizeczkę i bilet do Miami. I co miałeś w walizce? No ciuchy kosmetyki, w sumie nic specjalnego tak po prostu, żeby pojechać na wakacje. No i. Czyli ty tam pojechałaś na wakacje, które stały się stałym pobytem. Tak. No a jakie miałaś myśli, jak już dowiedziałaś się, że tam zostajesz na stałe? Jaki miałaś plan na ten pobyt? Właśnie na początku nie wiedziałam, czy zostanę, bo to były, wiesz, zorganizowane wakacje, tak, ale później, kurczę, zaczęło mi się układać w związku w Miami i zobaczyłam, że też jest 100 razy więcej możliwości, jeżeli chodzi o zarobek w modelingu niż w Polsce, bo nigdy nie chciałam zrezygnować z modelingu i stwierdziłam, skoro mam nową rodzinę, tak, skoro mam gdzie mieszkać, skoro. Mam dużo okazji do zarobku, to dlaczego ja mam wracać na rozwalone łóżko i spać z matką, nie? Czyli ty wtedy byłaś z Jackiem, tak? Tak. To był Jack i Jack, tak jakby wyciągnął cię z tej biedy, tak. ile on zainwestował na początku w ciebie, bo no, ty byłaś hostesską, która zarabiała 100 zł dziennie, więc nie miałeś za dużo kasy. Jak on ci pomógł się zaklimatyzować tam na miejscu? No właśnie. To tak wyszło naturalnie, że my już w Polsce zaczęliśmy być razem i pojechaliśmy na wakacje, bo on przyjechał tylko na chwilę. Mieliśmy dużo e, wspólnych znajomych, e, ale też wiesz, no, poznaliśmy się tak już face to face. W, po, w Polsce, ale wiesz, on y, nigdy nie odwiedzał Polski, bo pomimo tego, że Polska jest strasznie rozwiniętym krajem, to wiesz, jednak nie jest atrakcyjnym miejscem dla takiego latynosa na wakacje. Wiesz, w Miami jest ciepło, słonecznie, też można bezproblemowo na wyspy sobie polecieć, na Karaiby i tak dalej. No, ale widocznie miał tam jakiś swój cel. E, a, e, jakie było pytanie? Jakie, jakie, było, pytanie? Było, pytanie? Już ci mówię, jakie było pytanie? Jack... W jaki sposób pomógł A, ci, żebyś że... się tam zaklimatyzowała? Dał ci kieszonkowe, dał ci mieszkanie, jak to jak to wygląda? Nie, wyglądało? no to jak już jesteście parą, to to jest logiczne, że yy... Że masz jedzenie, woda ci na głowę nie kapie I, i tyle, i wiesz, tutaj nie, nie, nie było jakichś inwestycji, że słuchaj, że bądź moją dziewczyną, to tam, to sram. Nie. Czyli to przyszło tak bardzo naturalnie. naturalnie, naturalnie że on ma takie... taką opiekuńczą stronę i po prostu ta strona się tobą tak. to tak zaopiekowała. No. A jak wyglądało pierwsze spotkanie z jego dziećmi? Bo Bo Boże, te ja nie chcę w ogóle o dzieciach rozmawiać. bo Starsze od ciebie, tak? Boże, ja w ogóle nie chcę o dzieciach rozmawiać. Dlaczego? Dobra, a ty w ogóle swoją drogą miałaś Jacka pokazać. Jak wyjeżdżałaś z Polski, mm -hmm. to powiedziałaś: Jadę do Miami, pokazuję wam Jacka, tak. będę wam pokazywała, jak my żyjemy, jak to u nas wszystko tak. wygląda. Szukam, szukam, nie mogę znaleźć. Ja już miałam dosyć tego hejtu, ja nie sądziłam, że aż tyle hejtu na mnie spadnie i wiesz, ja już miałam taką presję po prostu, że ludzie byli tak negatywnie do mnie nastawieni, że ja chciałam po prostu wszystkie karty na stół rzucić i, i wiesz, i, i byłam już na to gotowa, ale potem na spokojnie wróciłam do Miami do domu, mniej więcej opowiedziałam całą sytuację jemu i. I, i mówię, słuchaj, no się, się porobiło. <laughs> I on mówi, co się porobiło? No opowiadałam o naszym życiu. No ale co jest w tym złego? Przecież twoje koleżanki tak samo żyją w Miami, a nawet niektóre lepiej. I, i, i co? I co? Ja mówię, no ale to, czek, czek, to jest w ogóle to jest Europa. <laughs> to jest Europa. <laughs> no także... Y Dla... <laughs> Jakie, Jakie było, było pytanie. pytanie? Pytanie było, dlaczego go nie pokazałaś. On się nie zgodził? Że było dużo hejtu, rozmawiałam z nim, ale on uznał, że to będzie niekorzystne dla naszego związku, że to będzie psuć jakby no, nie, nie reputację, tylko po prostu biznesy, że wiesz, ludzie są dociekliwi i bardzo źli. I na przykład. Um... Czy uważasz, że jakby wam się patrzyło na ręce, to można byłoby wykryć jakieś przekręty? Nie, żadnych przekrętów, właśnie to no, jest osoba, to która sposób mi bardzo może to imponuje. Nie chcę przeszkodzić w biznesach. Um... Na takim prostym przykładzie, że jak nawiązałam współpracę z jednym adwokatem, to już na drugi dzień z pięciu gwiazdek spadło mu do dwóch. I chodzi o to, że ludzie po prostu swoją jakby taką negatywnością potrafią naprawdę zniszczyć, starać się zniszczyć drugą osobę, nawet jak ta osoba nic nie zrobiła złego nikomu. Czyli Jack po prostu mógłby dostać rykoszetem za, za ciebie, i tak, dlatego zdecydowaliście się, że jeszcze będziecie go jeszcze, ukrywać? No. Jeszcze. jeszcze. Czyli możliwe, że, że tam się kiedyś. Nie prędko, pojawi. ale jeszcze. No ale powiem tak, że wiesz, kto wie, ten wie. No. No i bardzo dobrze. A jak rozmowy ślubne między wami przebiegają? No właśnie, my na pewno nie chcemy dzieci. Mhm. Bardziej chciałabym kolejne pomerania, bo wiesz też, nie oszukujmy się, ale ja miałam ciężko w domu, tak? I powołanie nowej istoty do życia to jest ogromna odpowiedzialność. I wiesz, ja na przykład nie... Mm, nie podoba mi się to, jak na przykład niektóre kobiety, wiesz, łapią facetów na dziecko. Albo na przykład jak niektóre kobiety myślą, że jak zrobią sobie dziecko, to to dziecko odmieni ich życie. To nie, to nie jest wiesz, pies, że trochę go powiesz, dasz dużo emocji, jedzenia, dobroci i będzie wiesz Ci przyjacielem, tylko to jest żywy człowiek, więc nie jesteśmy chętni. Jeżeli chodzi o ślub, to. Myślisz, że wydarzy się to w tym roku? Za 10 lat. Dopiero za 10 lat? Czyli w sensie. będziesz miała 31 lat, jak będziesz szła do ołowiny. No auta. właśnie, idealnie, wiesz, taki fajny klimacik, coś, coś innego. A kto cię poprowadzi? Mój auta? pies, Morris. Dlaczego nie tata? Tata, dlaczego nie tata? Bo jego na smyczy prowadzi ukraińska żona. Okej, okay, czyli pies cię doprowadzi tam tak, do konkretnego za 10 konkretnego miejsca. Lat Chodźmy jeszcze do Twoich początków w Stanach. Co było Twoim pierwszym sukcesem? Już tak nie, 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 nie żartując sobie. Pierwsze pieniądze za reklamy komercyjne, ubrania. Jaka to, jaka to była reklama? Na przykład Pretty Little Things, czyli takie, wiesz, tak jak teraz jestem ambasadorem Fashionowa. To, wiesz, jakby są takie marki globalne, co mają, wiesz, różne y, fajne, takie, ładne, jakby szeroko dostępne ubrania dla każdego, gdzie oni, wiesz, y, jak jest duża globalna marka, to mają dobre stawki. I wtedy poczułaś, że możesz wszystko? Jak udało się Motywacja, złapać ten to była motywacja, kontrakt. ale poczułam, że mogę wszystko. Jak otworzyłam kurczę, paręnaście pokazów w cztery dni, jeżeli chodzi o Miami Swim Week, to wtedy po prostu ja już byłam w Miami, takie super, super star, highest level, wiecie. No? Jak byś się odniosła do tego, że ty kupujesz sobie te pokazy? Że płacisz za to, żeby wyjść jako pierwsza? Łatwo to wszystko zweryfikować, bo wiesz, w Miami, nie oszukujmy się, dziewczyny są bardzo takie pazerne, jeżeli chodzi o pieniądze, i nikt tam nawet z domu nie chce ci wyjść za darmo. Też eventy jak jakieś influencerki, albo nawet po prostu ładne dziewczyny. Dziewczyna nie musi być sławna, jak idą na jakieś eventy, albo się pokazują, to firmy albo produkcja po prostu nawet za to płaci. Więc. Wiesz, w Miami każdy tylko daj mi, daj mi, daj mi. Okej, okay, ale płacisz za to, że jako pierwsze wychodzisz no poza. No nie, ponieważ to zależy od projektanta, też nie zawsze to jakby otworzenie, otwarcie pokazu, nie zawsze zależy też od modelki, bo czasami projektant, jest taka sytuacja, że projektant ok, bukuje, że chce taką i taką dziewczynę, że wybiera sobie na przykład 20 i ma stworzoną kolekcję i ma po prostu ustawione od jednego tam do 20, jaki luk po którym? I na przykład chciałabym dla niektórych projektantów otworzyć pokaz, ale na przykład mierząc luk pierwszy albo ostatni, te ubrania na przykład nie pasują na mnie, że źle wyglądam, niekorzystnie, bo czasami tak jest, albo po prostu są za małe, bo są w różnych rozmiarach, więc akurat kiedy otworzyłam tyle pokazów, to też było szczęście, bo i akurat dobrze wtedy wyglądałam w tych ubraniach, bo no szczęście, rozmiar i wszystko. Ale też, wiesz, miałam dobre umowy z projektantami, że dostaję taką i taką stawkę od 5 do 20 tysięcy dolarów za pokaz i. No i się biznes rozkręcił i dzięki temu właśnie. Zyskałam szacunek ogromny w branży, że nie, nie tylko po prostu jestem ładną dziewczyną, co stoi w ubraniu, ale ja potrafię porwać tłum, że jak ja idę po wybiegu, to wszyscy klaszczą. To po, wiesz, potem każdy mi wiesz wciska wizytówkę, że ja chcę Ciebie na tym evencie, ja chcę Ciebie tam i tak to wszystko się rozkręciło. I w Miami naprawdę nie trzeba, zapytać się kogokolwiek dosłownie, że nie, nie, nie trzeba jakby. Mieć dużego parcia na szkło, wystarczy być w miarę komunikatywnym i mieć charyzmę, żeby znaleźć sobie jedną pracę. A jak już znajdziesz jedną pracę, to już masz resztę. Ogólnie ty jesteś bardzo mądrą i taką przedsiębiorczą dziewczyną. Zobacz, która że jesteś ma pierwszy w Polsce, co to mówi. Dwie nogi takie <noise> zawodowe. Jeden, jedna to jest modeling, a druga to są takie biznesy związane z deweloperką. Skąd to mhm. się wzięło? Bo wiesz, jakby dużym, taką, dużą taką inspiracją, takim guru był dla mnie mój Jack. I on po prostu pokazał mi, na czym można zarobić. I też na przykład, jeżeli chodzi o diamenty, to była w 100% moja inicjatywa, bo najpierw miałam po prostu współpracę i, i wiesz, barterowe, że dostawałam za minimum 20 tysięcy dolarów biżuterię, za jeden post na przykład, co mi się opłacało, bo ja mogłam to potem sprzedać, bo diamenty nigdy nie tracą na wartości. Eee, także akurat diamenty się wzięły z ze, współpracy. Tak, ze współpracy. A deweloperka od, czeka, tak, że tak. on się gdzieś tam tym poniekąd zajmuje. Tak, i, i też nauczył mnie dużo. Zaraził. Czyli ty sprzedajesz domy, chodzisz na spotkania i sprzedajesz... Właśnie i wynajem, domy? i też inwestowanie, i potem sprzedawanie, tak? Czyli podsumujmy Twoje biznesy. Modeling, diamenty, deweloperka, taka pani prezes firmy i torebki. Tak, cztery, cztery, cztery biznesy, to tak miesięcznie wyrabiasz fajną sumę. No ja jestem zadowolona. Prowadziłaś bardzo spokojne, miłe, bogate życie w Miami i Aż. zdecydowałaś się przyjechać do Polski. Mówię o tym Twoim pierwszym y, przyjeździe. Ty chciałaś podbić show biznes? Podbić nie, i nie chciałam być długoterminowo sławna na Polskę, wiesz teraz. Ale gdzieś tam jadąc, to miałaś. Ja chciałam tego zamieszać właśnie. Tak chciałam, żeby zamieszać. Jakby, wiesz, tak, tak jak fala przypływa na chwilę, robi zamieszanie i wiesz, ma z tego fan, tak, zabawę. Daje też coś, zostawia do myślenia innym ludziom, może trochę zainspiruje i odpływa z powrotem i nie wraca. Ale kurczę, zobaczyłam, że po prostu ludzie mnie potrzebują. Naprawdę, ja wiem, że to jest. Brzmi śmiesznie, ale naprawdę nie sądziłam, że w Polsce stanę się aż taką ikoną, że hejterzy powoli zamieniają się w ludzi bardziej, wiesz, myślących i, i, i z pozytywną energią. I wiesz też, uważam, że taka osoba, jak ja po potrzebna była w polskim show biznesie, bo czegoś takiego nie było. Zwłaszcza od ostatnich 20 lat czegoś takiego nie było. A czym ty chciałaś zamieszać w tym biznesie? Jaki miałeś plan mieszania? Bo nikt nie rozmawia w Polsce o pieniądzach. Zobacz, że nawet jak masz artykuły, jak piszecie, że ta i ta polska gwiazda wyszła, została przyłapana przez paparazzi na ulicy z, z torebką za na przykład 20 tysięcy. To to jest maks. To to jest maks, o czym się mówi, jeżeli chodzi o. Yy, wartościowe rzeczy w Polsce, a ja po prostu byłam w stu procentach szczera, to jak to wygląda za granicą I, i, i to było to zamieszanie. Czyli kasą kasą chciałaś zamieszać taką otwartością w wypowiadaniu się. Właśnie takim brak tematów tabu, że jestem na tyle jakby taką plastyczną osobą, że i aż za bardzo szczerą, że to właśnie kurczę i wywołało kon, kon, kontrowersje, kontrowersje, ale też a, się spodobało, bo bo wiesz, jakby y, takie osoby od razu stają się idolami I, i nie oszukujmy się, teraz wiesz, no jak to tam ludzie piszą, numer jeden w Polsce i spodobało mi się też, wiesz, i, i zamierzam nadal być sobą Karla Inderpienckiej, czasami odwiedzającą Polskę, bo nie wyobrażam sobie mojego życia w Polsce na stałe. Y, oczywiście jest przyjemnie, ale jednak, wiesz, jest mi lepiej w Stanach. A jak to wszystko przełożyło się na finanse? to twoje pierwsze zamieszanie to, w show biznesie. Jakby hejterzy piszą, że o, ona gada trzy po trzy dla wyświetleń, dla pieniędzy i tak dalej, ale zobacz, że ja specjalnie nie biorę żadnych współprac. Ja, wiesz, mam tam jeszcze ten kontrakt z Fashionową, tam jeszcze z jakimiś, wiesz, drobnymi projektantami, tak, jeżeli chodzi o takie bardziej europejskie klimaty, bo wszystko, całą działalność mam w Stanach, tak, ale na przykład nie, nie reklamuję za pieniądze Nikogo z Polski, tylko jak ja pokazuję polską firmę, na przykład od ubranek psich albo na przykład od beauty rzeczy, kto mi wiesz, pomoże się uczesać, wykona usługę oczywiście płatną, to ja doceniam takie osoby, wiesz które mają naprawdę dobrej jakości tą usługę. Czyli rozumiem, że ty to wszystko zrobiłaś dla nas charytatywnie. charytatywnie. Nie zależało ci na tym, żeby zacząć nie. zarabiać, tylko zrobiłaś to, żeby sobie zamieszać i spełnić jakieś tam swoje marzenie, No właśnie, zachciankę. to nie było marzenie, to zachcianka. No. Zabawiłaś się trochę. Zabawiłam się. Nie, nie wami, bo zaraz będą nagłówki. <laughs> tylko, że jakby zamieszałam i i, I dużo dałam pozytywnej energii. Zobacz komentarze ludzi, że co wy się czepiacie dziewczyny, skoro ona jest grzeczna, skoro nikomu nie zrobiła krzywdy, jedynie jest po prostu wyróżniającą się oryginalną celebrytką teraz w Polsce, więc yy, ja, ja nie tak, widzę problemu. Tak. Twoje zamieszanie wzbudziło kontrowersję i niektóre gwiazdy z Show Biznesu wypowiedziały się o tobie negatywnie, myśląc, że cię zraniły. Mhm. A jak te ich negatywne? odpowiedzi się na Tobie odbijały, bo moim zdaniem... One tylko i wyłącznie realizowały Twój plan mieszania. Jak Ty je odbierałaś? No właśnie, ja to totalnie nie odbieram pozytywnie, bo to mi wręcz przeszkadzało we wnoszeniu pozytywności do polskiego show biznesu, takiej oryginalności. Bo wiesz, cokolwiek nie chciałam zrobić fajnego, że wiesz, wypowiedzieć się pozytywnie, to zawsze znajdowały się jakieś osoby, które w ogóle nawet nie rozmawiały ze mną nigdy face to face, ani nie pisały. I oczywiście. Wszystko nagle wiedziały o mnie. Jak ty odbierałaś ich wypowiedzi negatywnie, denerwowało cię to? Wiesz co, jakby we mnie się gotowało? Ja uważam, że to jest szczyt bezczelności i chamstwa, bo może się ktoś wypowiadać o mnie, jeżeli mnie zna prywatnie, tak? A, ale nie czytając, yy, przepraszam, głupie nagłówki, nie? Jasne, jasne, nie ma, nie, ma żadnego, nie ma żadnego problemu. No i potem sobie wyleciałaś do Miami, siedziałaś sobie tam spokojnie, aż nagle pojawił się filmik Katarzyny no, no. Nosowskiej. Wiele osób zastanawia się, dlaczego ty połączyłaś tę postać ze sobą. To ona połączyła swoją postać ze mną. Ale w pierwszym filmiku nie było powiedziane, że to Caroline Derpieński. No, Gdzie znalazłaś, było... że to jest Caroline Derpieński? Po czym poznałaś, że ty jest Karolin Ja wiem, ale po czym ty poznałaś, nie? Powiem tak. Najpierw ona to wrzuciła, i to było jakiś czas w internecie, tak? I ludzie zaczęli się nad tym zastanawiać, komentować, oglądać to. A oczywiście, jak to ludzie. Polacy nie są głupi. Od razu wiesz, poczuli mój. We moją osobę, mój vibe i zaczęli mi to w setkach, po prostu, nie setkach, tylko tysiącach, wysyłać. Wiesz, jednak mój styl jest niepodrabialny i ten styl to jest po prostu karlender Pięski w Stanach. Tak, jak ja się zachowuję, jak ja mówię, jak ja się zachowuję na spotkaniach z koleżankami w pracy. Może to ludzie odbierają jako taki amerykańska wniosłość, ale to jest mój styl i nikt nie, i jestem niepowtarzalna w Polsce, więc od razu podchwyciliśmy, że tutaj jest mój vibe, tak? No i później, 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 żeby nie przeoczyć. Nic. No to tu postawmy kropkę, zadajmy, wiesz, kilka pytań. Skupmy się na samym początku. I co Ty pomyślałaś sobie o tym filmiku, jak go zobaczyłaś? No właśnie, że wiesz, no kobieta próbuje się wybić no na A już nie mówiąc o niej, tylko o kwestiach takich artystycznych, dotyczących A, tego A, że to filmiku. było bardzo takie cięto, niesmaczne, czy... takie wiesz, pies latający z tyłu, ona przebrana, wiesz, yy, za mnie skan, yy, gadająca jakieś brednie, wiesz, jakby dla mnie to było bardzo takie, taka nieczysta konkurencja, yy, jeżeli chodzi o. No, nie wiem, te social media. Ja uważam, że te social media powi powinny być bardziej takie, wiesz, zawsze friendly, tak? Otwarte dla wszystkich e i z pozytywną energią, żeby motywowały do pracy. A ona właśnie sprawiła, że mm, pojawił się ogromny na mnie hejt w komentarzach pod tym filmikiem. Nagle wytworzył się tak ogromny hejt, jakiego jeszcze w polskim showbiznesie nie było, gdzie i aktorzy polscy, i piosenkarze, i wszyscy yy, stanęli za, yy, w jej obronie. Właśnie o to miałem zapytać, jak zareagowałaś na to, że byłaś w mniejszości. Ludzie popularni mhm. stanęli za yy, Kasią i wiesz, jej klaskali, brawo. Tak, brawo. ja poczułam, że właśnie ona dała taką pożywkę dla osób, które zazdroszczą mi tego luksusowego życia i pieniędzy. Rozumiesz, bo nie oszukujmy się, ale w niektórych to boli, tak? Hejterów to boli, i niektórzy są też ukrytymi hejterami. Tak, jak na przykład niektórzy, wiesz, aktorzy, piosenkarze, pomimo tego, że zarabiają swoje pieniądze, są rozpoznawalni, to też są ludźmi w środku, i czasami ich pewne rzeczy po prostu bolą, tak? I czasami chcą się wyżyć, tak jak niektóre celebrytki, które za moim pierwszym przyjazdem do Polski się na mnie wyżyły. Wiesz, ogromny hejt, wyzwiska, więc ja po prostu nie mogłam sobie. W w tym momencie pozwolić na to, żeby, o, żeby dalej wiesz, ludzie mieli tę platformę do krytykowania tak, tak. Ciebie, a jeżeli nie byłaby to reklama, to przeszłabyś wobec tego obojętnie? Zdecydowanie tak. Jeżeli to nie byłaby komercyjna reklama, za którą otrzymuje wynagrodzenie artysta, e, za którą płaci firma e, i która jest. To, gdyby to nie było komercją, to ja bym stwierdziła: okej, okay, to jest parodia. Rzeczywiście jest ża żałosna, nietaktowna. Może kobietę poniosło, ale wiesz. W miarę bym to przemilczała, ale wiesz, to, to są produkty mleczne, które nie tylko dorośli ludzie spożywają i wiesz, Danon to nie tylko mleko do kawy, ale też różne, wiesz, cały koncern, e, więc jedzą to również dzieci Danonki. Ja za, za dzieciaka, nie oszukujmy się, też jadłam Danonki. I wiesz, nie wyobrażam sobie, że dziecko je danonki, a wie, że matka je kupiła z półki na przykład jako ulubiony produkt, co wiesz, bo, bo e, kupiła matka dlatego, że social media wpłynęły na jej właśnie podświadomość, że to jest super sławny produkt i... Ona powinna po prostu karmić tym dzieci, bo skoro tyle osób ogląda reklamy produktów to i interesuje się tym, to znaczy, że jest to produkt godny uwagi. I tak naprawdę e, ja na tej całej dramie nic nie zyskałam: jedynie ogromny hejt. Ogromny hejt nawet w artykułach, ogromny hejt od ludzi. E, a takim. Zwycięzcą w tym wszystkim jest właśnie pani Katarzyna i firma Danon, bo nie dość, że wiesz ich produkty stały się jeszcze, jeszcze bardziej popularne, że nie trzeba, tak jak jej, wiesz, jeszcze więcej wiesz, inwestować w marketing, tylko po prostu wystarczyło być karla inderpiński przez chwilę i, i zyski wzrosły dziesięciokrotnie. A jak Twoim zdaniem Danon powinien zachować się, widząc reklamy pani Nosowskiej? co oni powinni zrobić, żebyś była zadowolona, wiedząc, że to się już wydarzyło, zostało to wrzucone i jaka powinna być ich reakcja, bo oni aktualnie stoją za nią murem i nie widzą problemu. A co ty o tym sądzisz? Wiesz co, przede wszystkim dla mnie to nie jest profesjonalne podejście, ponieważ na całym świecie jak firma współpracuje z influencerem, artystą, to zawsze wysyła się content tak nie, Approval, do zaakceptowania. Do zaakceptowania. E, I firma przed wstawieniem filmiku na 1500% widziała to, co ona wstawia. A nawet jak nie widziała, to na pewno ta firma, od, wiesz, pierwszego dnia po wstawieniu widziała, obejrzała sobie ten filmik. I jeżeli mieliby trochę chociaż... E, tak serca, co, co nie empatii do drugiego człowieka, to powinni zrozumieć, że nie tędy droga. Czyli powinni usunąć to. Powinni moim zdaniem najpierw zarchiwizować, jak nie chcieli usunąć, chociaż na chwilę napisać do mnie, czy zezwalam na inspirowanie się mną, jeżeli ich zdaniem to jest jedynie inspiracja. I, i wtedy bym powiedziała: wiesz, zdecydowanie nie, bo to jest reklama. No, i a by ci zapłacili za te zdecydowanie inspiracje? Zdecydowanie nie, bo wiesz jakby to jest reklama, która nie jest w granicach dobrego smaku, a ja nie chcę promować coś, co jest po prostu żałosne. Okej, okay, Kuma, mówiłaś też w. Oświadczeniu albo w jakimś komentarzu, że oni naruszają swoje wewnętrzne mhm. zasady. Jakie zasady naruszyli swoje wewnętrzne? Właśnie to mój ten prawnik wyłapał, że mają swój wewnętrzny kodeks, w którym mają określone zasady. I, i, i ma, wstawiłam link do oświadczenia prasowego, więc. Tam chodzi o empatię, o dobro, takie jakieś wiesz rzeczy. Wiesz, co ja, ja szczerze mówiąc, to. Nie ja chcę o tym mówić. Kurde, jesteś rekordzistką. Niektórzy w ogóle nie wykorzystują, ale my też poruszamy takie no, tematy no. dość delikatne. A jak myślisz, jak to się odbije na nich? Ta cała kontrowersja na dan. No, na pewno na razie czują się wygrani, bo. A długofalowo? Z... Bo mają ogromną reklamę. Ale właśnie tak jak fala przypływa i odpływa, to. Niedługo nie będą szczęśliwi. Postanowiłaś pozwać na 50 milionów. Jak wyliczyłaś z prawnikiem tę kwotę? No przede wszystkim, tak, wiesz, ja nie tylko jestem Polką, ale Amerykanką, więc powinnam w ogóle nie, nawet nie wystosowywać do nich pisma od Polski, tak? Od razu powinnam działać w Stanach, tak? Bo mam do tego pełne prawo. I wtedy koszta byłyby jeszcze większe. No ale. To chodźmy do tematu, na który będziesz mogła porozmawiać. Wskazałaś swojego prawnika, który ciebie reprezentuje i nagle spadły mu gwiazdki. Tak. Co on tak. ci powiedział po tym, jak zobaczył, że z pięciu gwiazdek teraz ma tylko dwie gwiazdki na Google i wynika to z hejterów, którzy ciebie nie lubią i dawali mu po prostu jedną gwiazdkę. Wiesz co, no. Ym... Jak się odniesiesz do tej całej sytuacji? No to tylko pokazuje, ile w niektórych ludziach jest takiego jadu bezpodstawnego, tak? Cały dorobek człowieka oceniać na podstawie, wiesz, jednego zlecenia, tak? Że komuś na przykład to się nie podoba, bo jest fanem pani Katarzyny. Czyli tutaj chcesz w ogóle porzucić temat. Wiesz, ja to zostawiam dla prawnika, ale też jestem otwarta na, wiesz, też dużo różnych osób, które też mają inne podejścia do sprawy. Jakby my mamy mniej więcej zarys wszystkiego i idziemy mocno, nie wycofujemy się i wiemy, że wygramy. Ale wiesz, czy ja zostanę przy tym prawniku, czy nie? Czyli po prostu możemy popsuwać reputację i sobie idziesz dalej? <laughs> nie, aż tak to nie, nie, w sensie wiesz, nadal współpracujemy, wszystko jest OK. Ale tak kurczę, jestem jeszcze otwarta po prostu na bardziej e, Stany Zjednoczone. Wiesz, jednak w Stanach Zjednoczonych prawnicy mają 10 razy większe doświadczenie i pojęcie, wiesz, jakby Polska ma super kancelarie prawne i też aktualnie rozmawiam wiesz, też z wieloma wspaniałymi, wiesz, mega najlepszymi, doświadczonymi ludźmi, którzy świetnie to podprowadzą. Bo nie oszukujmy się za tak ogromną sprawą, nie tylko jedna osoba na pierwszym planie będzie odpowiadać, ale wiesz też trzeba po prostu się zdecydować w końcu, czy jednak ta Polska czy Stany, no właśnie ja tak powoli zmierzam ku Ameryce, nie? że Polska mi jednak nie nie wystarcza, czyli jeżeli będą, chodzi o tę sprawę. Czyli będą jeszcze wyższe koszty sądowe. No zdecydowanie i to wiesz, nie tylko dla nas. A miałaś okazję porozmawiać z Kasią Nosowską? Napisali to niej na privie? Nie, bo... nie, nie. nie. A ona do ciebie próbowała nie. złapać kontakt? Albo ktoś z Danon próbował z tą złapać kontakt? Gdybym była nią albo Danon, to bym po prostu powiedziała, że słuchaj, nie chcieliśmy ci sprawić przykrości, bo w drugim poście napisała, wiesz, odezwę do mnie, że Karlań coś tam, coś tam i potem w komentarzach. Um, wiesz, gdybym miała trochę, wiesz, prywatnie empatii, bo to całe zamieszanie to może nie jest jej wina. Bo po prostu może była sterowana, nie wiemy tego. Mhm. Ale nie próbował się nikt z tobą skontaktować i porozmawiać? Ja uważam to za szczyt po prostu braku empatii, bo po prostu nieważne jakie były ich zamiary, i, i, i to wszystko krok po kroku. Patrz, patrzmy na efekt finalny, że wywołało to duże zamieszanie i też sprawiło dużo przykrości, i jeżeli są osobami prywatnie empatycznymi. Którzy mają choć trochę serca, to powinni chociaż wystosować jakąś odezwę, czy nawet na Instagramie napisać zwykłe przepraszam, albo. E, Słuchaj, nie chcemy z Tobą iść na drogę sądową, wpłacimy na na przykład tyle i tyle na sieroty, na potrzebujących. Przepraszamy albo jak nie chcieli, przepraszamy, to po prostu życzymy pozytywnej energii, nie zaka, zakańczamy po prostu mowę nienawiści. Jaką też wiesz, ludzie budują, nie oszukujmy się, bo ta reklama nie jest, nie ma wydźwięku pozytywnego, co właśnie podchodzi pod naprawdę mowę nienawiści. A no to w sumie tyle. Zwykłe bycie człowiekiem, pozytywność i też może y, zrobienie czegoś dobrego dla innych ludzi, to na pewno byłoby pozytywnie odebrane przez klientów tego koncernu. No a tak po prostu oni swoim zachowaniem coraz bliżej skłaniają mnie do wytoczenia drugiego, jak to się mówi, takiego, nie, drugiego jakby działa? Działa, działa, że drugiej takiej armaty, czyli Stany Zjednoczone. Więc ja jeszcze czekam. Ja jestem gotowa na wszystko. Teraz chyba po prostu zależy co tam wiesz, jak, jak, jak oni się ustosunkowują, bo na przykład jeżeli będą milczeć, to my od razu uderzymy. A jeżeli na przykład będą chcieli podjąć mediację, to my też nie jesteśmy na to gotowi, bo za dużo zła się zadziało, więc moim zdaniem pierwsze co to powinni wpłacić na sieroty i, i ludzi, żeby trochę tej naprawić pozytywnej ten naprawić świat. trochę ten świat, tak. A czego. Ta sytuacja na, powinna nauczyć wszystkich. Eee, właśnie, tego, że musimy akceptować inność, tak? różnorodność. Ja uważam, że jak już jest eee, taki, taki po prostu promyczek, tak jak teraz ja w polskim showbiznesie, to trzeba akceptować inność, tolerować, tak, tyle walczymy o tolerancję, wiesz, i, i, i LGBT, i wszystko po prostu, że musimy w końcu być społeczeństwem, które i zaakceptuje kulawego, i, i lesbijkę, i chorego, i po prostu, i, i też osobę, którą Barwną. Barwną, jak ja, tak. To już ostatnie pytanie w tym segmencie dotyczące afery. Na <laughs> alpro, alpro, alpro. Reklama, macie nawet w tym wywiadzie darmową reklamę, dzięki mnie, buziaczki. Dobra, dlaczego nie warto iść z tobą na wojnę? Bo po prostu za mocne osoby za mną stoją, o których nikt nie wie. Osoby skąd? Jakie osoby? Ze Stanów. Takie wysoko postawione? Tak. Z dużymi pieniędzmi. A skąd ty ich masz? Jak ty ich poznawać? Bo po prostu to jest tak, że jak już wejdziesz w dane środowisko na pewien poziom w Stanach i masz po prostu nazwijmy to swoją rodzinę, bliskie osoby, to przyjaciele, przyjaciół, każdy zawsze stanie w obronie każdego i za to uwielbiam Stany. To już wiemy, dlaczego nie warto iść z sobą na wojnę, a jak ci ludzie zareagowali, jak powiedziałaś im o sytuacji z Nosowską? za tobą stoją, cię wspierają i są Twoją rodziną. A, że właśnie mam się nie przejmować, żebym się trzymała, że, e, że jest to wiadomo szczyt bezczelności, a i po prostu. Załatwicie babcie. Nie, że powinnaś podjąć kroki dla dobra ogółu, ale nie powinnaś odbierać tego personalnie, bo to jest czysta komercja, czysty zarobek dla nich. Teraz Instagram jest no drama. Dlaczego? Mhm. No właśnie, wiesz, akurat Instagram ma swoją politykę, tak? I nie można pewnych treści publikować, które są wręcz kontrowersyjne. I wiesz, dla dobra tej aplikacji, mojego konta, zdecydowałam, że wszystkie rzeczy związane z kontrowersją, z sądami i z, wiesz, z walką z hejtem przerzuca na Twittera, wiesz ja do dzisiaj nie potrafię jeszcze dokładnie korzystać z tej aplikacji, dopiero się uczę, bo nigdy nie miałam Twittera założyłam w 2001, czy ktoś mi założył tak, żeby po prostu zająć nickname, ale totalnie nic nie wrzucałam więc teraz w końcu mam miejsce, gdzie mogę być w 100% Karla tak szczera na każdy temat a to też wynika z tego, że nie chcesz dawać komuś zasięgu, bo masz dość dużo osób obserwujących. Tak, na Twitterze dopiero 2000, więc... Tak, czyli też z Instagrama trochę wycofałaś te dramy, żeby nie podbijać. Tak, zdecydowanie, bo wiesz, tak jak teraz na przykład, wszyscy ustawiają się w kolejkę, wszystkie polskie gwiazdeczki, aby swoje zdanie wypowiedzieć się o tej całej dramie, tak? Bo po prostu, jak one się wypowiadają, to zawsze jest ten zagwarantowany artykuł, no zawsze. A ja zauważyłam, że niektóre kobiety i mężczyźni, którzy mają wysokie aspiracje w polskim showbiznesie, to są naprawdę wiele w stanie negatywności wylać po to tylko żeby o nich pisano po to tylko żeby wiesz jakoś ich ze mną połączyć na przykład Wiele osób zarzuca ci, że masz podróbki. Że masz podrobione zegarek. Czekaj, czekaj, daj mi <grym> Czy to jest skóra? No dobra, ale chodzi Teraz, o zegarek. Bo Veneta. Jeżeli chodzi o, chodzi o, jeżeli o zegarek. Chodzi o zegarek proszę bardzo. No ja nie wiem, bo nie mam tego urządzenia. No fajnie świeci, ale nie wszystko złoto co się świeci. Podoba ci Czekajcie, się? pokażę wam. Wiesz obstawcie, czy to jest podruba, czy nie podruba, a jaki masz stosunek do noszenia podrób. Czyli rozumiem, że Negatywny. autentycznie, autentyczna, tak, autentyczna tak poza tym to y, ja kupuję wszystkie diamenty i inwestuję i też kupuję dla siebie, dostaję, dostaję też niektóre te takie najdroższe rzeczy, które pokazuję, to dostaję do noszenia. Y, wiesz, jako reklama, wiesz, oznaczenie. Jakie nie jest oznac... dla ciebie noszenie podróbki? no pozerstwem pozerstwem i wiesz ja wolę na przykład jeżeli już kurde nie chcę płacić tej całej kwoty, kurcze, jak uważam, że coś nie jest warte tej kwoty, to ja uwielbiam sobie na przykład pójść w Miami do Newman Marcus, albo kurde, wiesz, jest dużo tych y, Gucci stores, gdzie mają, wiesz, czasami Black Friday i tak dalej. I wiesz, to są oryginalne sklepy, tak, Philip Plain, Gucci i tak dalej, wiesz, wszystko i... Czasami lubię sobie, wiesz, jakieś kolczyki czy coś kupić, na przykład, wiesz, po co płacić 2000 dolarów za kolczyki, wiesz, bez promocji w Versace, jak możesz na przykład poczekać na Black Friday i wydać parę parędziesiąt tysięcy i kupić wszystko o połowę taniej, nie? Czyli czyhasz na promocję? Czyham na promocję, ale też lubię, jak coś się pojawia nowego w sklepie, to mieć jako pierwsza nowości za pełną kwotę, no. To już ostatnie pytanie. Moim zdaniem jesteś bardzo taką kminiącą, mądrą e, dziewczyną i taką przebiegłą. Ale to, to tylko jaki... Przebiegłą, o, przebiegłą. Jaki mhm. masz? E, Jakie jest twoje IQ? Ile masz IQ, jak myślisz? Nie sprawdzałam. No ale jakbyś miała tak obstawić nie 130 wiem. to jest tak już wiesz, wysoko. Nie wiem. Jakby wiesz, nie sprawdzałam, więc nie, nie chcę skłamać. Ale jakbyś miała strzelić? Za wysokie jak na mój wiek. Ze Stomasz? Właśnie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, a jak ty. Nie wiem, moim zdaniem ty masz 150 Einstein. Dzięki. <laughs> Dobra, Caroline. mam dla ciebie na sam koniec naszego spotkania prezent, ze względu, okay. że poświęciłaś mi e, swój czas. Ty ja chciałabym też poświęcić tobie, twój czas w momencie, kiedy będzie tobie źle i będziesz chciała coś ogłosić Polakom. Okej. Okay. Tutaj masz taki, y, można o powiedzieć, Matko. voucher Jezu, dla ciebie. Cute. I w momencie, kiedy będziesz potrzebowała mojej pomocy, to możesz się do mnie odezwać, zrobimy sobie wywiad, a ty zdecydujesz, o czym będziemy rozmawiać, gdzie i kiedy. <grym> Więc jak ktoś znowu cię zaatakuje, to będziesz mogła Aha. się do tego y, odnieść, wiesz, w nocy ktoś... o północy. A jak Wiesz, ludzie zobaczą, że wygrałam proces i już nikt mnie nie zaatakuje, bo będą się bać, to co zrobić? No to wtedy wykorzystamy to na jakieś dobre, dobre sytuacje. Może opowiem o jakimś domu dziecka albo coś. Wiesz, okay. to jest Twoje, wiesz do czego to służy, znasz mój numer, wiesz, jak się nazywam na Instagramie, odzywaj się do mnie, a z Państwem już się żegnamy. Dziękujemy bardzo. Mamy nadzieję, że umiliśmy, umililiśmy Wam trochę czasu, bo spędzanie z Tobą to uśmiech na twarzy. Ach, dzięki. Do zobaczenia. Cześć.